human river, mean and cold. You may shine brighter, but you sure ain't gold. Witam wszystkich, tu Mateusz Maciejewski. Film ten poświęcony jest układom równań liniowych. Jest to raczej przypomnienie niż nauka, ponieważ o pewnych rzeczach będę mówić tylko skrótowo. Zebrałem tutaj główną teorię, która będzie mi przydatna w kolejnych filmach związanych z rozmaitościami. Najpierw wyjaśnię, czym jest układ równań liniowych. Wyjaśnię takie pojęcia jak układ jednorodny i niejednorodny, układ oznaczony, nieoznaczony i sprzeczny. Pokażę, jak się rozwiązuje układy równań właśnie w każdych z tych trzech sytuacji i przedstawię interpretację geometryczną. Ta interpretacja geometryczna będzie dla mnie najważniejsza w kontekście późniejszego zajmowania się rozmaitościami. Symbolem UL w nawiasie oznaczam układ K równań liniowych z N niewiadomymi. Tutaj wierszy jest K, natomiast niewiadomych X i jest N. Będą oznaczone symbolami X1, X2 aż do XN. Współczynniki A i J są liczbami rzeczywistymi. Układ równań liniowych warto zapisać w trochę innej postaci. Ja tutaj przedstawię trzy sposoby. Pierwszy będzie za pomocą iloczynów kartezjańskich, drugi będzie jako równanie macierzowe, a trzecie będzie jako poszukiwanie współczynników kombinacji liniowej. Ta trzecia metoda będzie pokazana trochę później. Jeżeli wszystkie współczynniki A1,1, A1,2, A1,n, czyli współczynniki z pierwszego wiersza układu równań UL, oznaczymy jako wektor A1 i podobnie z drugiego, współczynniki z drugiego równania jako A2 i tak dalej, takie wektory stworzymy, to układ UL możemy zapisać za pomocą iloczynów kartezjańskich A1 razy x równa się B1, A2 razy x równa się B2 i tak dalej. Łatwo zobaczyć, że to jest faktycznie to samo, jeśli przypomnimy sobie, jaka jest definicja iloczynów kartezjańskich w Rn. Jeśli współczynniki A i J stojące przy niewiadomych x i wpiszemy w macierz jako współczynniki macierzy A, tu jest zaznaczona taka macierz wymiaru k razy n, jeśli zmienne x1, xn ustawimy w macierz pionową wymiaru n razy 1 i wyrazy wolne B1, BK ustawimy też w macierz pionową wymiaru K razy 1, to układ UL jest równoważny równaniu macierzowemu, które jest tutaj napisane. Kropka pomiędzy macierzą A i macierzą X oznacza mnożenie macierzy. Układ równań UL jest jednorodny, jeśli wszystkie współczynniki B1, BK, czyli te wyrazy wolne, stojące po prawej stronie równania, są równe 0. Zaś jest niejednorodny, jeśli któryś z tych współczynników jest niezerowy. Drugi podział związany jest z liczbą rozwiązań takiego układu równań. Jeśli ma dokładnie jedno rozwiązanie, to nazywa się taki układ układem oznaczonym. Jeśli ma więcej niż jedno, wtedy się nazywa nieoznaczony. Wtedy okazuje się, że ma nieskończenie wiele rozwiązań. Albo ma mniej niż jeden, czyli brak rozwiązań. Wtedy taki układ nazywa się układem sprzecznym. Najpierw zajmiemy się układem jednorodnym, czyli przypomnę takim układem, w którym wszystkie współczynniki B1, B2, B3 aż do BK są równe 0. Taki układ zawsze ma rozwiązanie zerowe. Jak wstawimy za x1, x2 aż do xn 0, no to po lewej stronie mamy 0, po prawej stronie mamy 0 z definicji jednorodności układu. A zatem taki układ nie może być układem sprzecznym, więc jest albo oznaczony, albo nieoznaczony. Zbiór rozwiązań układu równań oznaczymy dużą literą V i w sytuacji układu jednorodnego jest on pod przestrzenią liniową, przestrzeni Rn. Aby opisać przestrzeń V, rozważmy odzorowanie liniowe lambda, które będzie odzorowaniem liniowym o macierzy A w bazie standardowej, gdzie A to jest macierz, która była rozpatrywana wcześniej, macierz danego układu równań. Wtedy okazuje się, że przestrzeń rozwiązań V jest równa jądru tego operatora, co jest całkowicie zrozumiałe, ponieważ wektory X to są dokładnie takie wektory, które po przemnożeniu przez macierz A dają nam wektor zerowy. Wymiar takiej przestrzeni, czyli wymiar
przestrzeni V wynosi dokładnie n minus rząd macierzy A. I tak, jeśli rząd A jest mniejszy od n, w takim razie V ma wymiar większy niż 0, a zatem istnieje nieskończenie wiele rozwiązań układu. Jest to wtedy układ nieoznaczony. Jeśli natomiast rząd A wynosi n, czyli w szczególności kiedy mamy n równań niezależnych, to wtedy wymiar przestrzeni V jest równy 0, czyli 0, liczba 0, jest jedynym rozwiązaniem układu i wtedy mamy do czynienia z układem oznaczonym. A w przypadku, kiedy równań jest więcej niż n, natomiast rząd A i tak wynosi n, to możemy usunąć niektóre nadmiarowe równania, które wynikają z innych, i otrzymać macierz kwadratową, której rząd wynosi n. Wtedy taka macierz jest odwracalna. Układ niejednorodny, w odróżnieniu od układu jednorodnego, może być układem sprzecznym. Tutaj dałem przykład układu x1 plus x2 równa się 0 i x1 plus x2 równa się 1. Nie istnieją takie liczby x1 i x2, które by spełniały oba te równania jednocześnie. A zatem zbiór V rozwiązań może być zbiorem pustym. A jeśli nie jest pustym, to wtedy jest pod przestrzenią afiniczną przestrzeni Rn. Przestrzeń afiniczna to jest przestrzeń liniowa przesunięta o jakiś wektor. I zachodzi następująca charakteryzacja. Przestrzeń V równa się x plus jądro operatora lambda, gdzie lambda jest odwzorowaniem liniowym o macierzy A, tak jak poprzednio, natomiast x to jest dowolne rozwiązanie układu liniowego. Czyli aby znaleźć taką przestrzeń, możemy najpierw znaleźć konkretne jedno rozwiązanie takiego układu równań, a później szukać przestrzeni jądro lambda, czyli znaleźć przestrzeń liniową rozwiązań równania jednorodnego. Czyli gdy za wszystkie współczynniki wolne wstawimy 0. Z tego opisu też widać, że jeśli przestrzeń V jest niepusta, no to wtedy jej wymiar wynosi n minus rząd A, tak samo jak w przypadku jednorodnym. Wynika stąd, że jeśli rząd macierzy A jest mniejszy od n, i oczywiście jeśli V jest niepusty, to wtedy układ liniowy jest nieoznaczony. Natomiast jeśli rząd A jest równy n, to wtedy wymiar przestrzeni V jest równa 0. Nasze rozwiązanie x jest jedynym rozwiązaniem, czyli mamy do czynienia z układem oznaczonym. Jeśli ponadto zachodzi k równa się n, czyli mamy dokładnie n równań, czyli tyle, ile zmiennych, to wtedy mówimy, że układ jest kramerowski. Macierz A jest macierzą odwracalną. I wtedy mamy ładny wzór na rozwiązanie. X to jest a do minus pierwszej razy b. Wzór ten wynika wprost z równania macierzowego i z odwracalności macierzy A. W takiej sytuacji możemy również skorzystać ze wzorów Kramera. Porównywanie rzędu macierzy A i liczby n daje informację o tym, czy układ jest oznaczony czy nieoznaczony, ale tylko pod warunkiem, że układ nie jest sprzeczny. Twierdzenie z poprzedniego ekranu brzmiało tak. Jeśli przestrzeń V jest niepusta, czyli jeśli układ nie jest sprzeczny, to układ jest oznaczony wtedy tylko wtedy, gdy rząd macierzy A jest równy n i nieoznaczony, gdy rząd A jest mniejszy od n. Pozostaje zbadać, kiedy układ jest sprzeczny, a kiedy nie jest sprzeczny. I do tego służy twierdzenie Kronekera-Capellego. Brzmi ono tak. Układ UL posiada rozwiązanie, czyli nie jest sprzeczny, wtedy i tylko wtedy, gdy rząd macierzy A jest równy rzędowi macierzy tzw. uzupełnionej. Czyli do macierzy A doklejamy wektor wyrazów wolnych B1, BK. Dowód jest bardzo prosty. Otóż opiera się na trzecim, kolejnym sposobie zapisu, o którym już wspominałem wcześniej. Mianowicie zapisujemy wyrazy macierzy A w postaci kolumnowej. Grupujemy wyrazy z pierwszej kolumny, grupujemy z drugiej kolumny i z n tej kolumny. I wyjściowy układ równań liniowych zapisujemy następująco. X1 razy pierwsza kolumna plus x2 razy druga kolumna i tak dalej, aż xn, n ta kolumna. I ona ma być równa wektorowi wyrazów wolnych. Jeśli istnieją takie współczynniki x1, xk, to oznacza, że układ jest niesprzeczny, bo w końcu istnieje takie rozwiązanie, a to dokładnie oznacza, że wektor wyrazów wolnych jest liniową kombinacją kolumn z macierzy A, czyli rząd macierzy A i rząd macierzy uzupełnionej się nie różnią. Przyszedł czas na pokazanie, w jaki sposób rozwiązać dany układ równań, w szczególności w jaki sposób rozpoznać, czy układ równań jest oznaczony, nieoznaczony czy sprzeczny. Zacznijmy od układu sprzecznego. Mamy dany układ równań i przekształcamy go za pomocą metody eliminacji Gaussa.
Ja zakładam, że metoda eliminacji Gaussa jest Państwu znana. Przekształcając to równanie, otrzymujemy z pierwszej macierzy drugą macierz i ostatecznie trzecią. Ostatni wiersz macierzy uzupełnionej jest następującej postaci. W części macierzy głównej są same zera, natomiast element z macierzy B, czyli na prawo od kreski, jest niezerowa. To oznacza, że układ jest sprzeczny, ponieważ ostatnie równanie z tego układu równań jest w postaci 0 równa się minus 1. Można też to porównać z stwierdzeniem Kronekera-Capellego, które właśnie stosujemy do ostatniego układu. I widać, że wymiar macierzy A jest równy 2, natomiast macierzy uzupełnionej jest równy 3. Różnica wymiarów dowodzi, że układ jest sprzeczny. Pokażę trzy sposoby rozwiązywania układu oznaczonego. Pierwszy sposób polega na intensywnym wykorzystaniu metody eliminacji Gaussa. Mając dany układ, przekształcamy go tak jak poprzednio za pomocą metody eliminacji Gaussa. Otrzymujemy macierz identycznościową na lewo od kreski, a na prawo od kreski jakieś współczynniki. No i ostateczny układ równań jest w postaci x1 równa się minus 2, x2 równa się 4, x3 równa się minus 1. Czyli znaleźliśmy rozwiązanie układu równań. Drugi sposób polega na odwracaniu macierzy, o czym już wcześniej mówiłem. Mając dany układ, zapisujemy go macierzowo, a razy x równa się b, mnożymy obustronnie przez a do minus pierwszej, ponieważ wiemy, że układ oznaczony jest wtedy tylko wtedy, gdy ta macierz kwadratowa a jest odwracalna, i otrzymujemy x równa się a do minus pierwszej od b. Obliczenia dają, że rozwiązaniem tego układu równań jest wektor minus 2, 4, minus 1. Trzeci sposób polega na wykorzystaniu wzorów Cramera. Najpierw liczymy wyznacznik W, macierzy głównej A, później liczymy kolejne wyznaczniki W1, W2, W3, związane z pierwszą, drugą i trzecią niewiadomą. I tak, W1 jest to wyznacznik macierzy, która powstaje przez macierz A poprzez zastąpienie pierwszej kolumny kolumną wyrazów wolnych. W2 otrzymujemy przez zastąpienie drugiej kolumny przez wektor wyrazów wolnych i W3 przez zastąpienie trzeciej kolumny. I na końcu X1 to jest W1 przez W, X2 to jest W2 przez W, X3 to jest W3 przez W. Ta metoda oczywiście stosuje się do wyższych wymiarów, ale niestety jedynie do układu oznaczonego. Wyjaśnię teraz metodę rozwiązywania układu nieoznaczonego, czyli sytuacji, która jest mi najbardziej przydatna, najbardziej potrzebna w zastosowaniach do badania rozmaitości. Rozpatrzmy układ równań, który zapisany jest od razu w postaci przydatnej do eliminacji Gaussa. Przekształcamy. Ostatnie równanie nam się wyzerowało, więc możemy je skreślić. I otrzymujemy układ dwóch równań z trzema niewiadomymi. Na niebiesko zaznaczyłem niezerowy minor. Najpierw szukamy jednego rozwiązania i w tym celu za trzecią zmienną podstawiam 0. Dlaczego za trzecią zmienną? Dlatego, że wybrałem minor będący wyznacznikiem macierzy złożonej z pierwszej i drugiej kolumny. Podstawiając x3 równa się 0, otrzymuję nowy układ równań, którego rozwiązaniem jest x1 równa się 2 i x2 równa się 1. No i w ostateczności tym szczególnym rozwiązaniem jest x z kreską 2, 1, 0. Następnie szukam wektorów bazowych równania jednorodnego, czyli za wyrazy wolne wstawiam 0 i otrzymuję następujący układ równań. I teraz za x3, za tą trzecią zmienną, wstawiam 1 i otrzymuję następujący układ równań, który powstaje z pierwszego poprzez przerzucenie z lewej na prawą stronę odpowiednich wyrazów związanych ze zmienną x3. Czyli minus 4 razy 1 przerzucamy na prawą stronę, czyli jest 4. 3 razy 1 przerzucamy na prawą stronę, czyli będzie minus 3. I ostatecznie rozwiązaniem takiego układu jest x1 równa się 4, x2 równa się minus 3. I ten wektor, który znaleźliśmy, jest wektorem bazowym jądra operatora lambda, o którym mówiliśmy wcześniej. A zatem, zgodnie z opisem, który wcześniej był podany, przestrzeń rozwiązań V jest równa wektorowi 2, 1, 0 plus przestrzeń liniowa rozpięta na wektorze 4, minus 3, 1. No i tutaj, zapisując, co to znaczy przestrzeń liniowa rozpięta i suma wektorów i przestrzeń liniowa, otrzymujemy następującą postać zbioru rozwiązań układu równań. Kontynuujemy badanie układu nieoznaczonego, tym razem układ w przestrzeni R do czwartej. I od razu przedstawiam go w postaci wygodnej, czyli uproszczonej, za pomocą metody eliminacji Gaussa. Tutaj wybrałem pierwszą i czwartą kolumnę,
ponieważ są one w najprostszej postaci i minor macierzy złożonej z pierwszej i czwartej kolumny jest faktycznie niezerowy. I znowuż robię tak jak poprzednio. Szukamy jedynego rozwiązania równania, jakiegoś szczególnego. Wtedy za drugą i trzecią zmienną wstawiam 0 i otrzymuję układ równań, który jest tutaj napisany. x1 równa się 2, x4 równa się 1 są rozwiązaniami tego układu równań i w ostateczności znaleźliśmy szczególne rozwiązanie wyjściowego układu x równa się 2, 0, 0, 1. Teraz w punkcie drugim szukamy wektorów bazowych równania jednorodnego. Czyli znowuż zamiast współczynników wolnych 2, 1 wstawiamy 0 i 0. Teraz kładziemy za zmienne, które nie partycypują w tym minorze, czyli za drugą zmienną i trzecią zmienną, wstawiamy raz 1, 0, raz 0, 1. Jak wstawimy 1 i 0, to otrzymujemy układ równań, który tu jest napisany. I otrzymujemy go poprzez usunięcie kolumny odpowiedzialnej za trzecią zmienną, ponieważ ona jest równa 0, a kolumnę odpowiedzialną za drugą zmienną przerzucamy na drugą stronę, ponieważ tam x2 równa się 1. I otrzymujemy rozwiązanie x1 równa się minus 2 i x4 równa się minus 1. W ten sposób otrzymujemy wektor v1 minus 2, 1, 0, minus 1. Teraz kładziemy za drugą zmienną 0, a za trzecią zmienną 1 i rozwiązując go otrzymujemy x1 równa się 1 i x4 równa się 0. Czyli wektor v2 równa się 1, 0, 1, 0. Przestrzeń rozwiązań v jest równa wektor 2, 0, 0, 1 plus przestrzeń liniowa rozpięta na wektorach v1 i v2 obliczonych powyżej. Przejdę teraz do ostatniej części, czyli do interpretacji geometrycznej. Zacznę od pojedynczego równania jednorodnego. Rozważmy więc takie równanie liniowe o współczynnikach a1, a2 aż do an. I tak jak mówiłem na początku, równanie to jest równoważne równaniu a razy x równa się 0, gdzie to razy to jest iloczyn skalarny. Co dokładnie oznacza tyle, że wektor x jest prostopadły do wektora a. Zbiór v rozwiązań równania to dokładnie zbiór wektorów prostopadłych do tego wektora a. A zatem jeśli a równa się 0, to nasze równanie się trywializuje i wtedy v, przestrzeń rozwiązań równania, jest po prostu całym Rn. Natomiast jeśli a jest różne od 0, to v jest hiperprzestrzenią prostopadłą do wektora a, czyli v to jest dopełnienie ortogonalne do wektora a. Stąd w szczególności wymiar przestrzeni v jest równy n minus 1. Na przykład w przestrzeni R zbiorem rozwiązań równania ax, gdzie a jest różne od 0, jest zbiór jednoelementowy 0. Wymiar przestrzeni v jest równy 0, o 1 mniej niż wymiar całej przestrzeni R, czyli 1. Zbiorem rozwiązań równania ax plus by równa się 0 w r kwadrat, przy czym któryś z liczb a i b jest różny od 0, jest prosta, czyli przestrzeń jednowymiarowa. Natomiast w r do trzeciej, jeżeli rozpatrzymy równanie ax plus by plus cz równa się 0, przy czym któraś z liczb a, b lub c jest różna od 0, jest płaszczyzna, czyli przestrzeń dwuwymiarowa. Przejdźmy teraz do układu równań liniowych jednorodnych, w którym każde równanie jest zapisane w postaci iloczynu kartezjańskiego, a1 razy x równa się 0, a2 razy x równa się 0 i tak dalej, aż do ak razy x równa się 0. Zgodnie z tym, co było wcześniej powiedziane, zbiór v rozwiązań tego układu to zbiór wektorów prostopadłych do każdego z tych wektorów a1, a2 aż do ak. A zatem v jest częścią wspólną przestrzeni rozwiązań każdego z tych równań. A zatem jest częścią wspólną dopełnień ortogonalnych wektorów a1, a2 aż do ak. I można to zapisać w ten sposób, że jest to dopełnienie ortogonalne przestrzeni liniowej rozpiętej na wektorach a1, a2 aż do ak. I taka jest interpretacja geometryczna układu równań liniowych. Mając wektory a1, a2 aż do ak, tworzymy podprzestrzeń liniową rozpiętą na tych wektorach i szukamy dopełnienia ortogonalnego. I w szczególności zachodzi wzór. Wymiar przestrzeni v równa się n minus wymiar tej przestrzeni liniowej rozpiętej na wektorach a1, a2 aż do ak. I tak, jeśli wektory a1 aż do ak są liniowo niezależne, to wymiar przestrzeni v równa się n minus k. I wtedy powiemy, że hiperprzestrzenie będące dopełnieniami ortogonalnymi wektorów a i przecinają się transwersalnie. To pojęcie jest ważne i pojawi się przy omawianiu płatów, poziomic i rozmaitości. Natomiast jeżeli wektory a1, 2, ak są liniowo zależne, to pewne z tych wektorów można usunąć, czyli jednocześnie pewne z równań można usunąć, tak aby uzyskać rodzinę S wektorów liniowo niezależnych i aby przestrzeń rozwiązań się oczywiście nie zmieniła. I wtedy wymiar przestrzeni V jest równy dokładnie N minus S. Czas na kilka prostych przykładów. W pierwszym rozważam układ równań x plus y równa się 0,
x minus y równa się 0. Jest to układ w r kwadrat, którego rozwiązaniem jest punkt 0, 0. Jest to punkt przecięcia się prostych x plus y równa się 0 i x minus y równa się 0. Przecięcie jest transwersalne. W drugim rozpatruję równanie x plus y równa się 0 oraz 2x plus 2y równa się 0. I zbiorem rozwiązania jest prosta x plus y równa się 0. Mamy tutaj do czynienia z dwoma prostymi pokrywającymi się. Przecięcia transwersalnego nie ma. Stąd do opisu części wspólnej wystarczy pierwsze równanie. Zawsze jeśli nie ma przecięcia transwersalnego, to któreś z równań można usunąć, aby uzyskać sytuację przecięcia transwersalnego. W trzecim przykładzie rozpatruję układ równań x plus y plus z równa się 0 oraz x minus z równa się 0 w r do trzeciej. Każde z tych równań opisuje płaszczyznę, które przecinają się transwersalnie i zbiorem rozwiązań układu jest krawędź przecinania się tych płaszczyzn. W ostatnim przykładzie rozpatruję układ trzech równań, w którym do rozpatrywanego przed chwilą dorzucam jeszcze równanie 2x plus y równa się 0, które jest liniowo zależne od dwóch pozostałych. Zbiorem rozwiązań takiego układu równań jest prosta, rozważana w poprzednim punkcie. Dwie pierwsze płaszczyzny, czyli dwa pierwsze równania, wystarczają, by wyznaczyć tą prostą. A ta trzecia, jako że jest liniowo zależna od pozostałych, nie wpływa na zbiór rozwiązań. Widać, że wektor 2, 1, 0, który jest prostopadły do ostatniej płaszczyzny, jest liniową kombinacją wektorów 1, 1, 1 i 1, 0, minus 1, które są wektorami prostopadłymi do pozostałych płaszczyzn. Przejdźmy teraz do układu równań liniowych niejednorodnych, zapisanych za pomocą iloczynów skalarnych, ai razy x równa się bi, gdzie ai to są wektory, a bi to są liczby. Każde takie równanie ai razy x równa się bi, gdzie wektor ai jest różny od zera, wyznacza hiperprzestrzeń afiniczną, równoległą do hiperprzestrzeni liniowej ai razy x równa się 0, które to podprzestrzenie były rozpatrywane poprzednio. Zbiór V rozwiązań takiego układu równań to po prostu część wspólna wszystkich takich hiperprzestrzeni afinicznych, wyznaczonych przez poszczególne równania. A zatem zbiór V jest albo zbiorem pustym, dzieje się to w sytuacji, kiedy na przykład dwa równania wyznaczają hiperprzestrzenie afiniczne równoległe, ale nie pokrywające się, więc jest albo zbiorem pustym, albo jest podprzestrzenią afiniczną postaci x plus V0, gdzie x to jest dowolne rozwiązanie układu równań, zaś V0 to podprzestrzeń liniowa będąca zbiorem rozwiązań układu jednorodnego, a 1 razy x równa się 0, a 2 razy x równa się 0 i tak dalej. Czyli zamiast liczby b1, b2, bk wstawiamy 0. Na sam koniec kilka przykładów. Rozważmy układ równań x plus y równa się 4 oraz x minus y równa się 2. Jest to układ w r kwadrat, którego zbiorem rozwiązań jest punkt 3, 1, będący punktem przecięcia się dwóch prostych. W drugim przykładzie rozpatrujemy równania x plus y plus z równa się 5 oraz x minus z równa się 1. Są to równania w r do trzeciej. Zbiorem rozwiązań tego układu jest prosta, przechodząca przez punkt 0, 6 i minus 1 i równoległa do wektora 1, minus 2, 1. Jest to krawędź przecinania się tych dwóch płaszczyzn. I w tej sytuacji V0 to jest przestrzeń liniowa rozpięta na wektorze 1, minus 2, 1. W ostatnim układzie równań mamy trzy równania. X plus Y równa się 3, X plus Z równa się 2 oraz Y minus Z równa się 2. Jest to układ sprzeczny, a zatem przestrzeń V jest zbiorem pustym. I zobaczmy, jak to wygląda geometrycznie. Dwie pierwsze płaszczyzny, x plus y równa się 3 oraz x plus z równa się 2, przecinają się transwersalnie wzdłuż wspólnej krawędzi L, która jest rozłączna z trzecią płaszczyzną y minus z równa się 2. Ta prosta L jest równoległa do tej trzeciej płaszczyzny, ale na niej nie leży, a zatem część wspólna trzech płaszczyzn jest zbiorem pustym. Stay for a while. What I say, all you find over there is a grave. Fish is dying, poison starving. Empty bottles can't give in a drink. Human river, mean and cold. You may shine a brighter, but you sure ain't when
what has been untold. In the bottom of the river, there's a mighty big hole. Not sure as you born, it won't make you whole. Human river, mean and cold. You may shine brighter, but sure, mean and cold. I discover what has been untold. In the bottom of the river, there's a mighty big hole. As sure as you're born,